Pani z kół gospodyń wiejskich z całego województwa zaprezentowały swoje specjały podczas corocznej konferencji Pomorski Stół Wielkanocny, która odbyła się w Starym Polu. Każdy mógł skosztować świątecznych potraw z rejonu Kaszub, Żuław i Kociewia. Tyle rarytasów w jednym miejscu to rzecz rzadko spotykana. Na stołach dostrzec można było wielkanocne babki, mięsiwa i sałatki. Nie pozwalamy zapomnieć o tradycji, o tym, co się dzieje, stąd też te palmy i pisanki i ciasta wielkanocne, baby wielkanocne. To wszystko, myślę, również potrawy z jaj, to wszystko, co właściwie wystawiamy na stole wielkanocnym. Wśród gospodyń znalazły się też reprezentantki powiatu kartuskiego. Panie ze Zgorzałego oferowały faszerowanego kurczaka czy mazurka. Mamy przywiozły różny kucher, czyli mazurek, sernik, no i baba. To musi być wiadomo na świata. I te jaja faszerowane, jaja farbowane, góra faszerowana, no i bielworszta. Jednak najwięcej zamieszania w pozytywnym tego słowa znaczeniu narobiły panie z Pępowa, bo uraczyły nie tylko chlebem ze smalcem czy z razami, ale przede wszystkim dobrym humorem. Kto chce z pądem z dobrym ciasem, niech w kasze przyjedzie lasy. Naszą uwagę przykuły też panie z Czarlina, to miejscowość nieopodal Tczewa. Tamtejsze koło gospodyń wiejskich nie tylko przygotowuje potrawy, ale też kultywuje tradycje kociewskie. Jak każde koło promujemy naszą miejscowość. Robimy coś dla młodzieży, dla starszych, żeby to życie jakoś kulturalne na tych wsiach się rozwijało. Święta coraz bliżej. Pomorski Stół Wielkanocny, pomimo że duży, pozwolił poczuć klimat nadchodzących świąt.